witamy na drugim dniu na Phuket, drugim dniu na Patong. Idziemy coś zjeść najpierw, bo jeszcze nic nie jedliśmy. Godzina już jest 13:30, a u nas Eid trwa w najlepsze. Także idziemy coś zjeść. Sprawa wygląda tak, że jeśli ktoś nie chciałby jeść tajlandzkiego jedzenia, boi się, czy tam nie wiem co, nie lubi, nie smakuje mu, to coś takiego jak Subway, KFC, McDonald's i wszystkie sieciówki też tutaj są, więc bez problemu można sobie tutaj pojeść. Mamy też i budkę z lodami. O, proszę bardzo. Ceny. 60, 80, około 8, 9, 10 do nawet za tego największego 13 zł. Tutaj mamy też około 10 zł. Małe za 6, 7. No i tutaj tak samo, 6,50 rożki. A takie mniej więcej ceny lodów. Około 6, 7 zł. Słuchajcie, przez przypadek znaleźliśmy chyba takie, jak oglądaliśmy na YouTubie, jedne z droższych, kurde, ale głośno na ulicy, ruch i w ogóle hałas. Jedne z droższych prywatnych willi, które można sobie wykupić, znaczy wynająć oczywiście. Właśnie one są umiejscowione na takiej górze i widać całe miasto, tutaj Patong, całą dzielnicę i z widokiem na pewno na morze. I właśnie na wszystko, także śmiesznie to wygląda, to normalnie wygląda jak takie jakieś dziury, znaczy dziury, jak jakieś okna w jaskini, ale to są na 1000% budynki takie właśnie śmieszne, ale bardzo, bardzo ekskluzywne i drogie. To właśnie są tam na górze. Bo właśnie natrafiliśmy na reklamę tych domków, tych prywatnych willi, które są właśnie na tym wzgórzu, co pokazywałem z takiego daleka. To jest właśnie, tak to wygląda z bliska. McDonald's jest na każdym rogu praktycznie. Ogólnie wszystkiego jest bardzo dużo, ale tych sieciówek również jest bardzo dużo. McDonald'ów, KFC właśnie, Starbucksów. Przed chwilą gdzieś tu był Starbucks. No i jakieś inne jeszcze te wszystkie sieciówki. W ogóle przed chwilą na tej ulicy, co mówiłem o tych domkach, bardzo dużo różnych sklepów. Przeróżne, z chemią, nie chemią, z wszystkim. Ogólnie wszystkiego jest tu bardzo, bardzo dużo. Jedno z popularniejszych piw tutaj, ten Chang. No i cała taka ulica po lewej stronie restauracje, po prawej stronie restauracje. No w tych restauracyjkach wiadomo, zawsze jest drożej niż w tych takich ulicznych. I co chciałem powiedzieć? Aha, i że w ogóle trochę te ceny, tak mi się wydaje, że to co oglądałem jeszcze gdzieś tam na jakichś innych filmach, a to co tu widzę, to jednak ceny na Patong, a ceny w Tajlandii to są inne ceny. Wiadomo, to jest kurort, taki jeden z bardziej znajomych. W ogóle Phuket jest droższy. Dodatkowo właśnie tutaj ten Patong, bardziej znajomy. O. Więc ceny są pod turystów, a nie pod Tajów. I automatycznie jest dużo drożej niż na ulicy, a w ogóle to jest jeszcze też drożej niż w ogóle w Tajlandii. Tajskie jedzenie. Batów, pamiętajcie, że to jest około 13 zł. Dobra, ogólnie sprawa wygląda tak. Piwo bardzo dobre, zimne. Na gorąco upał, sam raz, tylko szkoda, że 33, trochę małe, ale bardzo dobre. Druga sprawa, jedzenie. Ja sobie wziąłem
takie no te, tutaj tajskie jedzenie, bardzo dobre. Little spicy jest dla każdego, myślę. Można spokojnie little spicy jeść. Ogólnie bardzo drogie i zostaliśmy tutaj niestety w tej droższej części, bo już wszyscy byli tak głodni, że już nikomu się nie chciało chodzić szukać gdzieś tam przy ulicy. No i zostaliśmy tutaj. Także tak to wygląda. A Emi ma taki talerz. Taki talerz z kotkiem dzieci dostają. No, a jeszcze dodamy tylko taką ciekawostkę, że wszyscy, za każdym razem jak już idziemy do restauracji, to wszyscy nam dają ruskie menu i w ogóle mylą nas cały czas z ruskami spasiba i takie tam inne rzeczy. Dobra, ucinamy. A to jeszcze dodam, że to danie kosztowało 150 batów, czyli jakieś 19 zł. Ogólnie to łazimy i szukamy jakiegoś plecaka, takiego, żeby można było iść nad morze, wsadzić jakiś ręcznik, jakieś kąpielówki, bo za bardzo nie mamy z czym. Mamy tylko taki malutki Emi plecaczek, do którego za bardzo nic się nie mieści i właśnie coś szukamy. Okej, problem ogólnie polega na tym, że te plecaki wszystkie są bardzo grube, z takimi gąbkami. No kurde, strasznie będzie w nich gorąco, jak się taki plecak założy na plecy. W takiej gąbki to będzie mokre w 2 minuty. Gdzie? Pół minuty. Nie wiem. Trochę mamy właśnie z tym kłopot, ale nie ma problemu, którego nie rozwiążemy. Jest menadżer, jest szefu, ma kartkę i się mówi, że się zna. No i teraz, gdzie to było? O, ten? Nie, nie ten. Ale ja, leka. Ale mają tu wyzwanie, naprawdę. Masakra. Zaraz tyle ludzi. To jest jakaś restauracja, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Zawsze, cały czas, co tu przechodzimy. Full restauracja. Nie wiem czemu. Chyba widocznie dobre jedzenie. Okej, my wracamy, a pan dalej szuka kabla. Dobre 15 minut nas nie było. I na razie tylko jesteśmy na etapie szukania. Taka praca, takie kable. A tak właśnie kończy się jazda na skuterze bez kasku. No i będzie pokuta za jazdę bez kasku. Ogólnie to tutaj mają swoją budkę policjanci. I tutaj sobie właśnie siedzą na rogu tej najbardziej popularnej ulicy tutaj. Moment. No i właśnie tak to tutaj mniej więcej wygląda, że o, nie wiem, gdzie tam pani wchodzi, ale ogólnie to tam policja cały czas siedzi. Jedzenia jest naprawdę sporo. Wszędzie. Ale akurat na to nie mam ochoty. Jesteśmy w 7-Eleven. Sprawa wygląda tak, że woda kosztuje jakieś 2 zł, czyli w sumie tyle co w Polsce. Ja chyba sobie wezmę jeszcze kolę. Kola kosztuje 30, czyli 4,50. 4,50 kola, czyli tyle samo co w Polsce. Tak to wygląda. Ale co jest najgorsze, że piwa są zamknięte w lodówce i są dopiero po godzinie 17. Tu mamy problem. Chcielibyśmy sobie wziąć piwko, a jest godzina dopiero 15. I niestety nie możemy sobie kupić, bo po 17.
ale peszek. Trzeba się zadowolić wodą. A pić to się tak tutaj chce, jest tak gorąco, że po prostu pijemy po dwie butelki dziennie. Masakra. Te ceny w takim 7-Eleven to są normalne, jak w Polsce. Jakieś tutaj takie soczki, jakieś coś, 3,50. Co tu jeszcze są? Chipsy, orzeszki. No orzeszki drogie, ale to u nas w Polsce też są drogie. Chipsy takie, 4,50, lejsy, więc w miarę okej. Co tu jeszcze jest? Zupki chińskie są różne takie, po 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zł do 10. Takie w kubeczkach, w zależności jakie. Chemia. Papier toaletowy. 6,50. Nie, 7,50. Cukierki, jakieś gumy, nie gumy. Przeróżne rzeczy, wszystko jest. No jakieś, tu też wszystko jest. Czekolady, mentosy, jakieś płyny, znaczy ten żele do kąpania, balsamy, dużo różnych rzeczy, wszystko takie jak w Polsce ceny. Oj, dzisiaj dzień zakończamy przy basenie na spokojnie. Bo już jesteśmy troszeczkę zmęczeni, nogi nas bolą od tego łażenia po mieście, bo jednak trzeba się trochę nałazić i idziemy do baseniku.